inny materiał do palenia. To usuniemy. Staramy się tyle, ile można usunąć. Natomiast tutaj to usuniemy. Taką dziwną zabudowę. Ajajaj, dobra. Dobra. Teraz zobaczmy drugą stronę ramki. Jak wygląda druga strona ramki? Też nie wygląda źle. Jest przyzwoicie. W tym miejscu zobaczcie. Główka nowej pszczółki jest. Widzicie? Pszczółka o właśnie w tym momencie wychodzi. O, ja zobaczę, widzicie jak wychodzi? Jeszcze trochę. Wychodź. O, i cyk, wyszła. Wyszła pszczółka. Tam sobie też coś czyszczą. Ok, wkładamy. Aczkolwiek tu w tym miejscu też jest dziwny taki garb. Trzeba by to od razu usunąć. Pusto, tam nie ma nic. Nie ma nic. Składamy im. No, miski, przesuwać się. Kolejna ramka, prawdopodobnie tak mi się wydaje, że to była ramka pusta, ale nie jestem pewien, albo z węzą, chyba z węzą raczej. Widać, że tutaj dobudowane, trzeba wziąć po prostu i usunąć. Nie dobudowywały. Mają siedzieć w ramkach, a nie poza ramkami. Dobra, i druga strona. Widzę, że mają pusto. Pusto mają, ale mają tą odbudowaną tą część. Odbudowaną węzę. Tutaj też trzeba zniwelować, bo tutaj nie jest potrzebne. Tu mamuśki na razie nie widać. Włożmy to może z powrotem tak jak miały, bo coś ciężko to chce. Coś to ciężko tam im idzie. No. Ładnie się zmieściło. I ostatnia ramka, to jest ramka miodna z jedzonkiem. Zobaczmy jak wygląda ramka z jedzonkiem. No i widać, że tak jakby tego miodu tu trochę ubyło, jakby sobie dojadłem, no ale nie ma się co dziwić. Tydzień czasu padał deszcz i było zimno. No to musiały siedzieć w ulu i coś jeść za ten czas. No to sobie podjadały miodek. A mi coś tu gryzie na ręce. Dobra. Tu też jest spokój i cisza. Tak mi się wydaje. I włóżmy to. Czy tak? No nie, trzeba odwrócić tą ramkę, ponieważ ta część jest tutaj, widzicie. Tu jest bardziej płycej, a tu jest bardziej wypuszczona ta część i ona się schowa do ramki, natomiast tutaj nie, no bo mamy ścianę. Zobaczmy jak to tu wygląda w dolnej części. Nie ma tam nic. Myślałem, że może coś na ściance jest doklejone, ale jest wszystko okej.